Dzień dobry moi kochani, zapraszam was na kolejnego vloga. Ja właśnie wróciłam przed chwilką od fryzjera, bo byłam umówiona na 9 rano i chciałam się do was odezwać z rana, ale powiem wam, że było tak ciemno w mieszkaniu. Ja w ogóle jak się obudziłam, to myślałam, że jest dopiero 5, a była już 7, więc wszystko na szybko robiłam. Latałam po mieszkaniu, bo musiałam jeszcze usiąść na chwileczkę do komputera, zrobić miniaturkę do filmu, później zrobiłam sobie na szybko śniadanie, żeby wiecie, cokolwiek zjeść, bo wiedziałam, że u fryzjera spędzę kilka godzin i faktycznie tak było, bo tutaj było dużo rzeczy robionych, zaraz wam o wszystkim też opowiem, więc usiadłam na chwilkę do komputera, zrobiłam to, co miałam zrobić, później się pomalowałam, naszykowałam i szybko poleciałam do fryzjera. Jeśli chodzi o mój kolor włosów, to ja mam zrobione pasemka. Pasemka metodą niteczkową. Chciałam coś po prostu innego i zastanawiałam się też nad brązem jakimś cieplejszym, chciałam coś może w rudości. Powiem wam, że naprawdę miałam tyle pomysłów, ale nie chciałam też za bardzo kombinować, więc postawiłam na blond pasemka. Mam zrobiony też odrost, włosy nie były obcinane, bo postanowiłam, że będę zapuszczać i jestem naprawdę zachwycona tym kolorem, bardzo mi się podoba i już wam pokazuję, jak moje włoski wyglądają. Jest dużo pasemek i efekt końcowy jest naprawdę super. Pani mi też zdradziła fajny patent na grzywkę, żeby ta grzywka była tak uniesiona do góry i żeby łatwiej było ją ułożyć, to podpowiedziała mi i też wam tutaj zdradzę. Wystarczy, że weźmiecie większą szczotkę, zawiniecie grzywkę na szczotkę, spryskacie lakierem i dopiero wtedy suszymy. I tak ją układamy do tyłu. I to jest sposób, który mi zdradziła fryzjerka, więc na pewno będę z tego korzystać, bo powiem wam, że nawet dzisiaj jak mi ułożyła grzywkę, to bardzo mi się podoba. A zmieniając temat, mam wam tutaj do pokazania perfumy, zamienniki oryginalnych perfum ze strony paryskie perfumy. Ja już z nimi współpracuję bardzo długo i naprawdę mam dużo zapachów z ich strony, również moja rodzinka. Moja rodzinka to nie dość, że jest obdarowana przeze mnie, to również moja siostra bardzo często kupuje i zamawia właśnie na stronie paryskie perfumy te zamienniki, bo moim zdaniem na co dzień właśnie takie zamienniki są super, żeby nie wydawać dużo pieniędzy na drogie perfumy. Nie każdy też może sobie na to pozwolić, więc ja uważam, że te zamienniki są super. Moim na przykład jednym z takich ulubionych zapachów jest zdecydowanie numerek 468. Uwielbiam ten zapach. Przepiękny, bardzo trwały i na pewno będę wracać do tego zapachu, bo świetnie się u mnie sprawdziły, więc te mogę wam z czystym sumieniem polecić. Mam również tutaj numerek 50, który świetnie się też u mnie sprawdza. Zobaczcie, jakie spore zużycie. Bardzo często ich używam. Moim zdaniem będzie idealny na teraz, na jesień, zimę, więc bardzo wam polecam też ten numerek 50. Są dostępne 3 pojemności, 30 ml, które moim zdaniem są idealne do torebki, 50 ml i 104 ml. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, bo na stronie jest ogromny wybór, jest w czym wybierać. I tutaj taka mała podpowiedź ode mnie, bo u mnie się to sprawdza. Jak boicie się, że nie traficie zapachem, że to nie będzie zapach dla was, to polecam wam zamawiać takie, które już znacie. Oczywiście w sklepie jest też taka możliwość, że możecie odesłać perfumy, które wam się po prostu nie spodobały. Może nie trafiliście, może to nie jest to, więc nie ma problemu. Akurat dużym plusem jest to, że sklep ma taką opcję. Tak one przychodzą nam zapakowane w takich właśnie kartonikach. I teraz możecie zobaczyć, jaka jest różnica, jeśli chodzi o pojemności. Mąż na pewno będzie zadowolony, że dostał taką większą pojemność, bo on akurat bardzo lubi ten zapach i wiem, że się u niego sprawdziły. Często ich używał i nie wiem już nawet, która to będzie jego buteleczka, ale naprawdę one są trwałe. I jak miałabym wam polecić jeden męski zapach ze strony paryskie perfumy, to zdecydowanie to jest numerek 81. Oczywiście mam dla was kod zniżkowy, więc te zamienniki oryginalnych perfum możecie kupić jeszcze taniej, chociaż one i tak na stronie nie są drogie, naprawdę nie kosztują dużo, więc każdy z was może sobie na te zamienniki pozwolić i uważam, że to jest super, tym bardziej jak teraz dużo osób oszczędza i nie każdy, tak jak powiedziałam, chce wydawać kilka stówek. Okej, to tyle ode mnie. Wszystkie informacje macie w opisie pod filmem. Będziecie mieli linka do sklepu. A ja idę zrobić sobie teraz kawkę i później zabiorę was do sklepu Sinsay i zrobimy sobie, mierzymy.
zrobiłam sobie kawkę i do tego mam coś słodkiego, więc dzisiaj będę grzeszyć, ale powiem wam, że miałam taką ochotę na ten wianek. Tutaj jest też dżem, bardzo lubię. Jak zjem, to ogarnę troszeczkę mieszkanie i zabiorę was do Sinsaya. Kochani, jestem już w sklepie. Już wam pokazuję, co tutaj mam. Pierwszy to jest taki szalik. Oczywiście są też inne kolory, ale ja wzięłam czarny, bo zaraz wam pokażę, jaką fajną mam tutaj stylizację. Ale ten szalik kosztuje 15,99. Bardzo milutki materiał. Do tego mam taką torebkę i co się okazało, że ona jest na wyprzedażach, bo kosztuje 25,99. Właśnie ona jest idealnej wielkości, bo też dużo rzeczy się tutaj pomieści. Kolejne to są takie spodnie czarne w rozmiarze M. One kosztują 49,99. Też milutki materiał. Do tego mam taki czarny płaszczyk. Sama jestem ciekawa, jak będę w nim wyglądać. W rozmiarze M kosztuje 119,99. Tutaj ma też kieszonki. Jest zapinany na guziczki. I mam takie body. Oczywiście tutaj dołu nie będę zapinać, ale włożę do spodni, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. I pokażę wam właśnie pierwszą stylizację, taką, można powiedzieć, elegancką. Te body mam w rozmiarze L. Kosztują 29,99. Okej, kochani, mam pierwszą stylizację na sobie i zaczniemy od góry. Jeśli chodzi o body, to one są na mnie za małe, nie wiem dlaczego, ale ten materiał się w ogóle nie rozciąga. A jeśli chodzi o spodnie, to wam bardzo polecam. Tutaj mają kieszonki, mają milutki materiał i oczywiście mają szerokie nogawki, ale jak widzicie, są na mnie za długie. I teraz przechodzimy do płaszcza. Płaszczyk jest zapinany na guziczki i płaszcz jest długi. Do tego ta torebka naprawdę jest fajna na takim srebrnym łańcuszku. O, i tak to wygląda. Taka stylizacja bardziej elegancka, wyjściowa. Body widać, że są za małe, więc jak będziecie zamawiać przez internet, to bierzcie większy rozmiar niż zazwyczaj nosicie. I tak wygląda cała stylizacja tutaj. Jak teraz nie widać body, to bardziej mi się podoba. I do tego wysokie buty i mamy stylizację gotową. Przydałby mi się jakiś płaszcz, ale zdecydowanie wolałabym krótszy, gdzieś na przykład taki dotąd. Wybrałam też takie czarne spodnie. One mają kieszonki po bokach i mam je w większym rozmiarze, bo niestety nie było 40, więc mam 42 i kosztują 45,99. Bardzo fajne. I do tego wybrałam taki sweterek. On kosztuje 69,99 i jest w rozmiarze M. I mam, kochani, do tego taką kurtkę w rozmiarze M. Kosztuje 119,99. Okej, mam już na sobie kolejną stylizację. Zaczniemy od sweterka. Jest takiej długości, ale gdybym miała go sobie kupić, to zdecydowanie bym go delikatnie podwinęła. O, w ten sposób. Moim zdaniem to wygląda dużo lepiej. A spodnie niestety są troszeczkę na mnie za duże. Tutaj mają po bokach kieszonki. Tak wygląda kurteczka. Tutaj ma też kaptur. Tutaj faktycznie można sobie fajnie podkreślić talię. Ale ta kurtka nie jest dla mnie. Tutaj, jak widzicie, ona jest zapinana na zamek. Jest taka pikowana. Ma też kieszonki, takie większe. Teraz w ogóle jest duży wybór kurtek, kamizelek. Teraz też wam pokażę fajną kamizelkę. Ta kurteczka jest taka dłuższa, jest taki bardziej płaszcz. O, widzicie? Tak jak powiedziałam, mam też kamizelkę wam do pokazania. Ona kosztuje 59,99 i mam ją w rozmiarze M. Jest zapinana na zamek i jest jeszcze kolor czarny z tego, co widziałam na sklepie. O, ona jest teraz na promocji, bo wcześniej kosztowała niecałe 90. Kamizelka tak wygląda. Tutaj ma zapinane kieszonki na zamek. I ta kamizelka też ma kaptur. Ja mam kamizelkę jedną czarną w domu. Dajcie mi znać w komentarzach, czy lubicie kamizelki. Jak tak, to właśnie taką właśnie długą, czy krótką. Zobaczcie, jaki mam też tutaj piękny sweterek w rozmiarze M. Kosztuje 33,99 i on jest zapinany na guziczki. I tutaj wam powiem, jaki ma skład, bo sama jestem ciekawa. A zresztą zastanawiam się nad zakupem tego sweterka. Okej, okay, tutaj mamy tak 98% poliester i 2% elastan. W dotyku on nie jest taki zły, tylko zastanawiam się nad mniejszym rozmiarem, czy byłby ok. Rękawek jest takiej długości. Fajnie czuję się w tym sweterku, więc muszę to jeszcze przemyśleć. Mam jeszcze ostatnią rzecz wam do pokazania. Jest to kurtka, która kosztuje 100 zł i tutaj nie ma metki, ale pani przy kasie powiedziała, że tyle kosztuje. Zobaczcie, tak ona wygląda. Ja mam ją w rozmiarze 38. Tutaj ma takie duże kieszenie i ma futerko. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale zobaczcie, jak to dziwnie wygląda. Bo tutaj ta góra tak dziwnie się układa, tak jakby mnie tutaj poszerzała. No mi się to nie podoba. Jest fajna, ale ten dół, z tym dołem coś jest nie tak. To nie jest dla mnie kurtka.
Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. A taki ma ładny kolor. I tutaj ma też takie futerko. Szkoda. Jesteśmy, kochani, teraz w Castoramie. Oglądamy roślinki. I przy okazji chciałam zobaczyć na farbę, bo muszę coś pomalować w mieszkaniu. O, a tutaj są już kaktusiki. Ale jakie fajne doniczki. Takie inne. A tutaj już są sztuczne. Zobaczymy jeszcze na doniczki, bo potrzebuję większą doniczkę na kwiata. Jesteśmy teraz na dywanach. Przy okazji wam pokażę, jakie tutaj są do wyboru. O, ten jaki ładny. Takiego włochatego już bym nie kupiła, bo tutaj wszystko w te włosy chodzi. Jednak kupiłam ten sweterek, bo powiem wam, że mało mam takich sweterków właśnie zapinanych i mam go w rozmiarze M. Dla przypomnienia, on kosztuje 33,99. Jest milutki w dotyku, dlatego się na niego zdecydowałam i kupiłam czarną torebkę. Ona była na promocji, też ją mogliście widzieć w Mierzymy. Kosztowała 25,99. I kupiłam jeszcze takie wałki, one nie kosztowały dużo, kosztowały naprawdę grosze. I tak pomyślałam, że fajnie będzie raz na jakiś czas nakręcić sobie włosy. Nawet nie chodzi tutaj o fale, tylko bardziej mi chodzi o to, żeby je tak unieść od nasady, żeby, wiecie, nie było oklapnięte. I też szukałam takich wałków, które nie będą za grube, ale myślę, że te będą ok. Kochani, będę chciała zakończyć tego vloga, więc mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas, że taki vlog wam się również spodobał. I czekam na wasze komentarze, serduszka, łapki w górę. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie chociaż serduszko. Żebym wiedziała, że tutaj jesteście, że te filmy wam się podobają i jak macie ochotę, to skorzystajcie z mojego kodu ze strony Paryskie Perfumy, bo naprawdę mają super zamienniki, możecie sobie nawet zerknąć i zobaczyć, jakie mają zapachy, może akurat będzie ktoś z was chciał przetestować. A w dzisiejszym odcinku to tyle, widzimy się w kolejnym, buziaczki, pa pa!